Obecnie jestem w Sofii, stolicy Bułgarii i zapraszam was na odcinek specjalni. No moi drodzy, nie wiem na co trafiłem, ale coś tutaj się dzieje, jest mega dużo policji. Wszyscy mają flagi narodowe, coś krzyczą, nie rozumiem co. Zobaczcie moi drodzy. Także moi drodzy, ten budynek za mną to Pałac Prezydencki, tutaj ogólnie, i po prostu ludzie protestują przeciwko rządowi. W tym momencie krzyczą odstawka, czyli zrezygnujcie, że chcą, żeby rząd ustąpił ze stanowiska. Także trafiłem na wielkie protesty w Sofii. Tutaj macie wejście do parlamentu, stoją strażnicy, widzicie, na baczność. Jak na razie wszystko przebiega spokojnie, kulturalnie, leci muzyka, co jakiś czas ludzie skandują różne hasła. Hej. Zobaczcie, tutaj facet, jaki ma pojazd interesujący. Ej! Graj! Także jest cała masa telewizji. Także na żywo z Sofii, Rafał Wojda. Policji jest mega dużo, jak widzicie, pilnują porządku, jak tutaj szedłem, to ich widziałem, może z 1000.
Mamy aż tak dużo policji, a tutaj zobaczcie, jak to ładnie flagi wyglądają. A więc, tak jak już powiedziałem i z tego, co się dowiedziałem od ludzi tutaj stojących, te budynki to tutaj Ministerstwo Sprawiedliwości, Parlament, Pałac Prezydencki, i ludzie domagają się odejścia obecnego rządu. Nie znam przyczyny, ale być może ma to coś wspólnego, jak na całym świecie w obecnych czasach, z wiecie czym. Także niesamowita akcja w ogóle, że akurat tutaj trafiłem dzisiaj przypadkowo, i tak jak mówiłem, na żywo z Sofii Rafowojda.